Funkcjonalność wysyłania plików to miejsce kluczowe, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Jeżeli bowiem atakującemu uda się wysłać i uruchomić złośliwy plik, może dojść do przejęcia całego serwera. Dzisiaj w od zera do pentestera pokażę jakie typy plików powinniśmy otoczyć szczególną uwagą. Formularz wysyłki pliku można zaimplementować w każdym języku programowania. Ja posłużę się tutaj kodem pochodzącym z oficjalnej dokumentacji Flaska. Pokrótce opiszę co robią dane linki. Na początku definiujemy folder, do którego kopiowane mają być przesłane pliki, a także listę rozszerzeń na jakie pozwalamy. Funkcja Aload File odpowiedzialna jest za sprawdzenie, czy wysłany plik znajduje się na liście dozwolonych rozszerzeń. Następnie mamy funkcję Upload File, odpowiedzialną za zapisanie prawidłowego pliku w odpowiednim katalogu. Na samym końcu funkcja Uploaded File wyświetlająca podany w parametrze plik. Jakie jednak inne rozszerzenia mogą sprawić nam kłopot? Flash lata swojej świetności ma dawno za sobą. Jednak dalej na rynku obecne są przeglądarki, które pozwalają na wyświetlanie treści plików SWF. Większość użytkowników kojarzy zapewne Flasha z prostych minigier, dostępnych parę lat temu. Posiada on jednak dostęp do sporej części funkcjonalności przeglądarki, w tym do wykonywania kodu JavaScript. Jeśli więc pozwalamy na wysyłkę i wyświetlanie plików SWF w przeglądarce, musimy liczyć się z konsekwencjami. Popatrzmy na przykład. Ja użyję pliku xssswf, który został przygotowany właśnie do przeprowadzania takich ataków. Wyślę więc ten plik przy pomocy Internet Explorera. Jak widać, po wysłaniu pliku wyświetliło się okienko. Modyfikując teraz parametr w linku, możemy wyświetlić swój własny kod. Na przykład używając parametru eval. Możesz sobie teraz zadać pytanie, jak popularny jest to błąd. Pokażę teraz kilka przykładów. Jakiś czas temu w standardowej konfiguracji na wysłanie plików swf pozwalało do wiki. Czyli prosta alternatywa dla Wikipedii. Podobna sytuacja z WordPressem, czyli jednym z największych systemów blogowych na świecie. W przeszłości pliki SWF używane były również do uzyskiwania funkcjonalności kopiowania tekstu ze strony. Dawniej bowiem przeglądarki nie posiadały tej funkcji wbudowanej natywnie. Dalej więc na wielu stronach w głębinach zapomnianych plików znajdujących się na serwerze można odnaleźć parę plików SWF. Tutaj, dla przykładu, lista komponentów, które były w przeszłości lub nadal są podatne na tego typu atak. Drugim, rzadziej spotykanym rozszerzeniem jest SVG, czyli format grafiki wektorowej nieobwarowany licencjami i patentami, który powstał z myślą o zastosowaniu na stronach www. Oprócz tworzenia grafiki, format ten może zawierać również kod JavaScript. Artykuł na ten temat opublikował swego czasu m.in. Sekurak. Na stronie znajdziemy gotowy plik, który można wykorzystać. Tym razem wiadomość zostanie wyświetlona w najnowszej wersji Google Chrome. I to tyle na dzisiaj. Jakie inne formaty według Was są jeszcze niebezpieczne w specyficznych warunkach? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Do zobaczenia.